co ty to kręcisz, jak ty nic nie puszczasz. Słuchaj, jak jeszcze w przyszłym tygodniu będą takie efekty twojej pracy jak są, ja dziękuję uprzejmie. Szkoda taśm, prądu, ja muszę za prąd płacić, a nic z tych taśm nie chodzi. A czemu ja jestem winny? Co? A czemu ja jestem winny? No nagrywasz i przyjeść taśmę. Pory roku. Wszystko nagrywałem, a nic nie chodzi. A jak puszczą, to Jezus Maria. Nowy bilans szczęść i nieszczęść musi w efekcie wyjść na zero. Szczęście to jakby w pewnym sensie początek nieszczęść jest dopiero. Klęska przed takitem bywa szczęścia, trud nieraz kończy się karierą. Lecz i odwrotnie, po Austerlitz dość często zjawia się Waterloo. Pero! Musi wyjść na zero. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero, niestety. Ja jako praktyk oceniam ludzi przede wszystkim po pracy. Jak wiecie, ja jestem graczem, który nie dużo wie, ale jak między tymi, co wiedzą, siedzi, to wygra z tymi, chociaż oni są mądrzejsi. No taki mam komputer. Teoretycy inaczej będą rozumieć, dlatego że nie przeszli tej drogi, którą ja przechodziłem, a więc od praktyki teraz łapię trochę teorii. I dlatego ja inaczej to widzę, jako praktyk. Czy pan się nie nudzi w Sejmie? Bardzo się nudzę, ale znów nie w tych kategoriach, tylko wiem, że w ogólnej masie, jako społeczeństwo, wszyscy musimy chodzić do pierwszej i do drugiej i do siódmej klasy. A są jednostki, które mogą natychmiast startować do drugiej czy do piątej. Podobnie jest w Sejmie. Jest duży rozrzut przygotowania, oceniania, dyskutowania i tak dalej. Ponieważ ja się param tymi sprawami już ponad 20 lat, a więc już to sposób podejścia, kalkulacji, kombinacji dawno temu przerabiałem. Ja się nauczyłem dwie rzeczy, trzy robić na raz. Słucham i rozwiązuję krzyżówkę. I jedno wiem, i drugie. Ale z konieczności musiałem się nauczyć, dlatego że moje życie było skomplikowane. I musiałem coś tam robić, jeszcze nie dać się złapać bezpiecznie czy komuś innemu. A więc wciąż byłem i czuwającym, i robiącym. Stąd wytrenowałem podwójną pracę, a czasami potrójną. Jak radia słucham, telewizor oglądam i rozwiązuję krzyżówkę. To, co potrzebne mi jest, to zawsze wyłapię. To niekorzystne, co jest wielkie, co jest sensacją. I wyłapać z czterech źródeł informacji jednocześnie korzystam. I to żona mówi, że prędzej czy później to jednak zwariuje. By nie popsuć premierowi układanek i innych, nie uczestniczę, nie wypowiadam się mocno, nie proponuję, choć mam punkty widzenia, choć ostatecznie będę musiał to zrobić i zrobię, wciąż przyglądam się, natomiast nie przeszkadzam, pozwalam demokracji na układanie, na logikę. I ja, jak powiedziałem, mam wiele układów koalicyjnych i jak będę musiał, to będę wiązał i będę tym mediatorem, ale dopóki premier jakoś to robi, nie wchodzę. Zacinam zęby, odchodzę, wściekam się za długo, ale nie robię nic, bo każde wejście może być odebrane, że przeszkodził, że zamieszał, że wszedł i dlatego tak to jest, jak jest. Ale państwo się nie przejmują, czuwamy dobrze, jesteśmy w stanie i na propozycje różne, natomiast pozwólmy demokracji, pozwólmy rodzeniu się demokracji na to, by ona sama sobie w trudach radziła. Jestem zaniepokojony prywatyzacją, która idzie bardzo ślamazarnie. Jestem zaniepokojony sytuacją w Ministerstwie Obrony. Ja wszystkie trudności rozumiem, natomiast nie mogę przyglądać się, jak państwo nie rozwiązuje problemu. Panie ministrze, wczoraj Sejm przyjął uchwałę o agentach, o współpracownikach. Ta uchwała z moralnego punktu widzenia i z innych jeszcze perspektyw jest bardzo potrzebna i rozsądna. Natomiast jeśli uczynimy z tego walkę polityczną, jeśli pozwolimy na posądzanie, na niesprawdzone wiadomości, a pamiętajmy, że tu można wszystko zrobić, jeśli nie damy szans obrony, to będzie największe zwycięstwo służby bezpieczeństwa martwej, ale czynnej.
Dziękuję, panie prezydencie. Ja wiedziałem od początku, gdy obejmowałem swoją służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że takie jest właśnie pana prezydenta zdanie, że to trzeba zrobić i zapewniam pana, że zostanie to wykonane zgodnie z uchwałą Sejmu, także nikt nie zostanie oskarżony bez przyczyny, a w ogóle rzecz nie w oskarżeniu. Rzecz jedynie w tym, by ludzie, których to nieszczęście dotknęło, po prostu sami się usunęli. Ja ostrzegam pana i proszę o wielkie zastanowienie. Ja w piśmie zresztą to podam, bo pan dobrze wie, panie ministrze, w latach 70. co było robione, jakie podrzutki, jakie rzeczy do dzisiaj krążą jeszcze. Pan ma rację, dlatego pracowaliśmy przez 4 miesiące, by wszelkie możliwe posądzenia, uchybienia, fałszerstwa zostały wyeliminowane. I gwarantuję panu, panie prezydencie, że wszystko, co zostanie ujawnione, będzie absolutnie zgodne z prawdą. To pan odważny jest. Prezydium Sejmu poddaje pod głosowanie następujący projekt uchwały. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zgłoszonym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także zgłoszonym przez grupę posłów wnioskiem o odwołanie Rady Ministrów, odwołuje Radę Ministrów. Sejm powierza równocześnie rządowi dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania Rady Ministrów w nowym składzie. Kiedy mówiłem o dekomunizacji, kiedy polemizowałem z teorią grubej kreski i kiedy objąłem funkcję premiera, wiedziałem, że mój rząd musi się z nim zmierzyć. Prosiłem ministra Macierewicza o to, aby zostało dokonane nie zestawienie agentów, bo takiego zrobić nikt w resorcie spraw wewnętrznych nie jest władny, tylko zestawienie informacji takich, jakich w archiwach można znaleźć. Wszystko jest zawsze wybiórcze i wszystko może być pomówieniem. Ja o tym doskonale, proszę państwa, wiem. Dzisiaj tutaj na tej sali dotarł do mnie dokument, który został doręczony klubom poselskim i udostępniony panom posłom i panom senatorom, państwu senatorom. Dotarł do mnie równocześnie, a raczej o godzinę później niż do was. Tak, to jest lektura porażająca. Od dzisiaj stawką w tej grze jest coś innego niż tylko kwestia, jaki rząd będzie w Polsce wykonywał ten budżet do końca roku. Że w grze jest... Razy muszę udowadniać, ale ja jeszcze nie skończyłem. Ale panie, już to nie zaczynaj pan tego. Udowadniam, że ten ruch w mojej koncepcji głupiej, złej był jedynym, innego nikt nie wymyślał. A pan mnie w des podnosi, że nie mam racji. Mogłem się pomylić, co jeśli chodzi o sytuację polityczną. Jeśli się pomyliłem, to i tamten ruch jako wtórny jest błędny. Natomiast jeśli się nie pomyliłem, to wykonałem komputer amerykański, japoński, lepiej by nie wymyślał, bo nikt nie przechodził, nikt nie przechodził w tym parlamencie, w tym stanie rzeczy. Nikt, ani jedna osoba, a ja znalazłem. Dobrze. Oczywiście poparli go komuniści, tak jest i na to też liczyłem. A to jest ohyda gry Wałęsy. Skuteczność. Jeśli rozwiązania dla Polski. W tym okresie. Żeby się szansa znów nie zmarnowała, ktoś taki ciągle musi stać przy sterze, ktoś musi czuwać na wałnicach szkwar, gdzieś w Sulejówku albo w Belwederze. Nieprzyzwoitego, żeby prezydentem był człowiek, który zdradził Polskę, który nas wszystkich oszukał, który nie powiedział nam, że był współpracownikiem z tajnych służb, że był agentem. Człowiek, który szkodzi Polsce od lat.
którzy rozbił Solidarność, który działa przeciwko prawdzie, sprawiedliwości, którzy działa przeciwko Polsce. Lech Wałęsa musi odejść. Będziemy tutaj przychodzić tak długo, aż opuści Belweder, aż go wyrzucimy z Belwederu. Na razie nas jest tu mało, ale będzie czas, że panowie policjanci dołączy się do nas. Ja ze Służbą Bezpieczeństwa i z władzą komunistyczną miałem wspaniałą walkę. Wspaniałą. Mam dowody wspaniałych zwycięstw i do końca doszedłem jako zwycięzca. Ale w mojej walce tej pojedynczej były i potknięcia. Ja nie wywołany do tablicy, już wcześniej w książce Droga Nadziei o tym piszę. Prawdą jest, że rozmowy były. Powiedziałem wtedy, a jest to w protokołach, że jeśli nie dopuszczą do powstania autentycznych organizacji robotniczych, zdolnych wyrażać i kontrolować rzeczywistość, dojdzie w niedługim czasie do większych jeszcze dramatów. I prawdą jest też, że z tego starcia nie wyszedłem zupełnie czysty. Postawili warunek podpis. I wtedy podpisałem. Taki papier, podpisany przez wychodzącego na wolność, nazywano lojalką. Popełniłem błędy. Ale nie takie, jakie potem sfabrykowano. Popełniłem przez nieuctwo, przez nieznajomość rzeczy, a błędy polegały na dwóch elementach. Po pierwsze, podpisałem 3, na pewno 4, nie pamiętam dokładnie, dokumenty w tamtym czasie. Pierwszy dokument dotyczył, że nie zabrałem broni, bo wtedy rozbrajaliśmy milicję. Drugi dokument dotyczył tego, że nie będę siał niepokoju, bo był niepokój. Trzeci dokument dotyczył tego, że nie powiem, co było na przesłuchaniach. Czwarty prawdopodobnie był, nie pamiętam, to jest ponad 20 lat temu. Oświadczam, ten dokument nie był dokumentem współpracy, ani dokumentem kasowym, wszem i agentom to oświadczam. Drugi mój błąd z tamtego okresu, ale zresztą ten błąd powtarzałem wiele razy i nie uważam go za błąd. To znaczy, zachowywałem się tak, jakbym dawał nadzieję i szansę. Tak mówiąc, jestem zmęczony. Niektórzy mogli wyciągnąć wniosek z tego, że z Wałęsy będzie agent. Natomiast kiedy zaczęliśmy walczyć w wolnych związkach, kiedy sierpień był i wspólna nasza walka, jeśli znajdziecie pył na mojej duszy i ciele, to proszę, bym stąd nie wyszedł. Jeśli nas słowem, myślą, czynem kogokolwiek zdradziłem, niech z tej sali nie wyjdę. Jedyne kryterium, które można przyjąć, to jest dowody, niebudzące wątpliwości, dowody czynnej współpracy ze szubami, polegające na oświadczeniach, donosach, rachunkach za pieniądze i tak dalej. I niebudzące wątpliwości dokumenty, ale oczywiście przy zachowaniu tego trybu, o którym pan prezydent mówi. To znaczy przy przedstawieniu człowiekowi tych dokumentów i teraz nie on się wytłumaczy. Trzeba oczyścić sumienie narodu. Oczywiście. Tylko praworządnie. Tak, żeby nie skrzywdzić ludzi, którzy mieli dość krzywdy zaznali. Którzy przypadkiem nawet nie wiedzą, że znaleźli się tak w orbicie jest, i złośliwie niektóre przypadki. Ale fałszerstwa były, panie prezydencie. I dlatego musimy to zrobić, ale zróbmy to mądrze, dlatego że zrobimy wielki bałagan. Nie daj się! Nie pozwolę na żadne ruchy w wojsku i w milicji, niezależnie od tego, kto mi będzie wydziwiał. Dość tej zabawy. Jeśli ktokolwiek nieuczciwie, za przeszłość nieudowodnioną, będzie skrzywdzony, proszę natychmiast powiadomić prezydenta. Koniec zabawy i destabilizacji organów, które muszą służyć państwu. Nie będzie, chyba że i mnie wyrzucą. Niepodległość, jaka nastała, zastała nas wszystkich, w tym także i oczywista policję i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nieprzygotowanych. Bo to i otwarte granice,
i wolny rynek, a w związku z tym i kwestie związane z przemytem, z handlem narkotykami, zorganizowana przestępczość, w tym z udziałem przestępców międzynarodowych, groźna przestępczość z bronią, przestępczość związana z oszustwami bankowymi, z nowymi podmiotami gospodarczymi, jak na przykład spółki prawa handlowego. I trzeba sobie powiedzieć to jasno, że nie byliśmy przygotowani na tego rodzaju sytuację, a w krótkim czasie na prędce nie sposób było się do niej dostosować. Dziewczyny są tak fajne, że nie chcę, żeby miały sińca. Chciałbym zobaczyć, czy nie mają przypadku. I dlatego jestem za trenowaniem, ale jestem za oszczędzaniem dziewczyn. Gdybym ja tak moją żonę położył, to czyli by fioletowa była. Ja chcę zobaczyć, jak ja wyglądam. Czy ja mam, jakieś fizyczne cechy? Kto z Państwa tutaj wybawił się tym? No to jest substancja, która jest... I teraz... O, ale to nie jest nasz. Ale co teraz na to zobaczymy? Wychodzi. Bez brudzenia. No tak, i teraz, ale porównania największy przestępcy mają podobne. Jak wyglądała pana pierwsza wielka miłość? Pierwszą się właściwie pamiętam, tylko teraz tak, gdybym wtedy nie miał żony i ona mi tego nie oglądała, to powiedziałbym trochę więcej, a tak nie powiem. Jak pan rozumie miłość, czy do skonsumowania włącznie, czy przed skonsumowaniem też? Jeśli tak, to bym powiedział, piękne aktorki w Polsce, była taka Elżbieta Czyżewska, Brigida Bardot we Francji i inni, a więc tego typu, tak, każdy z nas się zachowywał. Był raz pan na sto par, pan chodzilej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A tłum szalał, hiszpański walcud ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami. Na tym balu nad falami, takim co się pamięta latami. Gdzieś Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka ten raz, hiszpański walczyk w sam raz. Przecież to ja tracę zdrowie, siły, ja bym sobie poleżał z dziewczyną, kawę wypił. A po co? Nie leżał z dziewczyną, tylko... Zaraz, ale to nie tak. Ja bym sobie poleżał w domu, a z dziewczyną kawę wypił. Przecinek, tam przecinek był. Proszę bardzo. Będę tak robił, a komu pomaga Lenin, proponuje, niech sobie go bierze, legitymację, czy kogo chce. Nie zabrania nikogo i nie, to jest jego sprawa. Lubi mieć w łóżku Lenina, niech ma. Ja lubię w Belwederze mieć, ja mówię w kaplicy chcę i w Belwederze chcę mieć księdza, nie powiedziałem w łóżku, jestem sprytny, proszę pana. Mam żonę i mam dowody swojego dobrego postępowania. W wywiadzie, który został publikowany w Playboyu, był to wywiad z 1981 roku, mówi pan, że pańska żona pana nie rozumie wtedy. Czy nadal pan to podtrzymuje, czy teraz pana rozumie? Gdyby wszystko rozumiała, to nie wiem, jakby to było, gdybyśmy się rozumieli. Nie byłoby atrakcyjności. My dlatego jesteśmy w dalszym ciągu małżeństwem. W tych dwóch latach chciałbym, żeby partie zbudowały się. Żeby były, no, najlepiej gdzieś cztery, no. Ale trzy to było idealnie. Silne partie o sprecyzowanych poglądach. Żeby już nie mieszały się. I żeby miały członków, żeby były w stanie prowadzić rząd i mieć przedstawicielstwa w każdej wiosce czy tym. I dopiero na tej bazie prezydent. A do tego czasu to musi być takim właśnie, jak mówiłem, latającym Holendrem i innym, inicjującym, mówiącym o tym, że dlaczego szukacie między kanapami. Szukajcie tam. Dlaczego od lewej do prawej w jednym worku? PC, co to jest?
Co to jest, no? No jaka to orientacja? No, ja nie mówię zło, ale nie, proszę pan, ale proszę państwa, ja nie mówię złośliwie, tylko że w to można wszystko do worka wrzucić. A ja bym chciał, żeby to było, niech będzie lewica, to wiadomo, jakie mają kierunek polityczny, jaką mają świadomość, niech to będzie chrześcijańskie, to ja wiem. Ale już niech się umie żegnać, jak już jest w chrześcijaństwie, no. Od 80 roku wytrwałem na dziobie okrętu, a spotkałem się z różnymi graczami. Już nie mówię, że z profesorami, doktorami i innymi. I nikt nie dał rady mnie zepchnąć od tego steru, a więc coś tam potrafię. Może tak być, że przegram ja i przegra koncepcja. I to będzie najbardziej tragiczne. Na razie w imię koncepcji, którą głoszę, przegrywam ja. Ale to ja się na to zgodziłem. Ja wyżej już nie dojdę, królem nie będę, bo królestwa nie ma. I w związku z tym wyżej nie chcę. Chcę po sobie zostawić prawidłowy system. Jak kapitalizm, to kapitalizm jesteśmy więcej. Byliśmy mali, pierwszą brygadę w radiu nam dali. Jakąś ulicę przemianowali. Kościół podobno chcieli podpalić, aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Jak kapitalizm, to kapitalizm, szablą weźmiemy, co nam zabrać.